Kto chciał zabić komendanta głównego policji. Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na kapitalbook.pl. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku warszawskiej strefy prestiżu. Dzisiaj z Markiem Borowskim, Borkowskim. Borkowskim, przepraszam, radnym dzielnicy Praga Południe, porozmawiamy nie o tym, jak jest źle, ale o tym, co zrobić, żeby było dobrze. I właśnie, chciałem porozmawiać trochę o, o wizji Warszawy. Bo jesteśmy w XXI wieku. A rozmawiamy o tym, że zwężamy ulice, tam nie wiem, prowadzamy ruch rowerowy, promujemy to, żeby ludzie się na piechotę poruszali. A ja bym chciał zobaczyć taką odważną wizję Warszawy, która byłaby miastem przyszłości, ale nie takiej przyszłości, jak słyszę u ekipy rządzącej albo u tych aktywistów, że zbudujemy tutaj Puszczę Kampinowską, bo mamy ją już na północy miasta i wystarczy. Tylko jakby to miasto mogło wyglądać, no właśnie, jako miasto przyszłości. No, Warszawa jest przed dużą szansą, mamy rzeczywiście dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, wyrosło naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat no to zagłębie wieżowców po tej, po tej zachodniej stronie Alei Jana Pawła, no, ale też zmienia się nie tylko od tej... Od tej ideologicznej, paranoidalnej strony z tymi zwężeniami ulic. No, ale mimo wielkich problemów udało się jakoś tą dru drugą linię metra dociągnąć. No bo oczywiście brakuje jeszcze przynajmniej dwóch, e, dwóch linii, ale mam nadzieję, że one, że one prędzej czy później powstają, powstaną. No i przedłużenia tej, nie? bo to tak w ogóle jest absurdalnie, że ona się kończy i tym ludziom na łęce obiecano to metro, a później w ogóle nie no, zostawiono ich tak samo. Przedłużenia tej, pierwszej z drugą Połączenia pierwszej z koleją przy dworcu centralnym i dworcu PKB Śródmieście, no i jeszcze wielu innych no tak, rzeczy. To, 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 Miejmy nadzieję, że nasze. 25 lat. Ładzą jakoś to... z metra do dworca 7. Tak, no to, to jest absolutne kuriozum. No ale, no ale jeszcze gorsze jest połączenie pierwszej linii z drugą, prawda? No, no to jest rzeczywiście, no też no prosi się tam o nieszczęście, prawda? Mimo, że mamy takich geniuszy, no nie, nie potrafili tego ani zaprojektować, ani, ani wykonać. To jest tak. naprawdę bardzo niebezpieczne. Ale bardzo niebezpieczne miejsce. Słuchaj Marek, bo ty właśnie jesteś z Pragi Południe, z Grochowa, więc doskonale znasz temat, tak? Grochów kończy się torami kolejowymi. Tak. Jest po prostu zamknięty przez... Tak zwana bariera kolejowa. Tak, zamknięty przez tory i to miasto, ja to od lat Twierdzę, że jest ściśnięte. Z jednej strony lotniskiem Okęcie i tymi terenami, które nie mogą być zabudowywane ze względu na, na przepisy, i na, 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 nawet nie na samo lotnisko, ale to, ile tam trzeba zostawiać rezerw na zrzuty paliwa, i inne rzeczy. A z drugiej strony, przez te, ze wschodu, przez te potężne tereny kolejowe, które blokują rozwój. Co tak naprawdę, czy tego nie można zmienić, czy, nie mo, czy to musi tak wyglądać, że hektary są zblokowane przez PKP? Nie, no można oczywiście zmienić, tylko najwidoczniej no, brakuje tej wizji i też takiej śmiałości. Przecież moja dzielnica od wielu lat nie może się doczekać połączenia z właśnie przez te, przez te tory kolejowe. A gdyby rzeczywiście to, to jest domknięcie tak zwanej małej obwodnicy Śródmieścia, gdyby, gdyby ta trasa wreszcie została zbudowana, to ona by w znacznej mierze otworzyła w ogóle te tereny. Tam zresztą, to już akurat tuż za, za granicą mojej dzielnicy powstaje, teraz buduje się, rozbudowuje się tak naprawdę spalarnie śmieci ale dojazd do tej spalarni śmieci to będzie jedną wąziutką ulicą i no, aż się prosi, żeby właśnie tam tą infrastrukturę, o której nas No przy tej okazji oczywiście mogłyby też powstawać tam całe osiedla. Tam akurat na tych terenach w mojej dzielnicy no, był taki projekt z lat 90. Słynne osiedle Dudziarska. To postawiono takie trzy bloki i teraz nie przesadzam. To są te z, Bez te centralnego finalne. ogrzewania. Tak, tak, bez centralnego ogrzewania. No i no, skończyło się to po kilku latach, że nikt już nie chciał tam mieszkać. One teraz stoją zamurowane, ale to no, pokazuje, że jednak ta, to fizyczne miejsce tam na, na osiedla cały czas jest, więc no, aż się prosi, żeby no to, to w jakiś sposób ucywilizować. A, aż się prosi, jak się patrzy na mapę, tak? że jest wielki, szary szary klocek, który odcina Warszawę od tych dalszych też miejscowości, tak, od, e, od Kobyłki, tam, tak, od e, no, no ząbki, terenów, tak? ząbki, ząbki bardziej, i... tak, tak, przede wszystkim, no to... tak, tak, no, tam też powstały całe wielkie osiedla i, i mają tak naprawdę de facto dojazd tylko jedną wąską ulicą Chełmżyńską, która stoi w korku i jeszcze e, jest przejazd kolejowy, no bo przecież w Warszawie nie można zrobić przy, przy tunelu ani w Rembertowie, który się zatyka, ani właśnie na Chełmżyńskiej, ja, Powiem może tutaj naszym widzom, że byłem w ostatnio w takiej metropolii jak Sulejówek. I tam śmiało można przejechać tunelem pod torami. Niedawno otwarty piękny tunel. Co więcej, tuż obok, w Sojówku Miłośnie, powstaje drugi już. Czyli no, to pokazuje, że jeżeli jest no wola właśnie... i chęć, to takie rzeczy można. A w Rembertowie, przecież cały, poł połowa Rembertowa stoi, żeby wyjechać. Ja właśnie tego nie mogę zrozumieć, że jest XXI wiek i taka dzielnica akurat nie jak Rembertów, ale mi się rzuca strasznie w oczy Wawer. Tak? I ta ulica Patriotów, która idzie wzdłuż torów kolejowych. Przecież tam wszystkie te miejscowości, zaczynając od Anina, a kończąc. Kończąc, no już od właśnie Józefowie, mniej, ale kończąc na Józefowie, to są podzielone na, na pół, tak? To powiedzmy na dwie części, no bo to one nie są równe. Przez te tory kolejowe, co takiego jest strasznego w tym, żeby nie wiem, zrobić te tory, wynieść na wiadukcie. No nie no, udało się przy, tuż przy urzędzie dzielnicy Wawer, no zrobić ten jeden przejazd pod torami. No tak, no, ale to jest jeden, tak. <laughs> tak, tak a nie, dalej kolejny tak jest naprawdę, nad torami w odwodzku. Tak naprawdę co najmniej raz w roku jest jakaś historia, że ktoś na tych torach ginie. O, niestety, dużo częściej to. I no, tak, no są też przypadki, że ludzie zostają kalekami i tak naprawdę ile trzeba poczekać, żeby zastanowić się i podnieść te tory o te parę metrów tak? i zrobić po prostu to no, na przykład na estakadzie. Tak? No, ja dodam, że teraz w ogóle trwa cała wielka modernizacja tej linii tak. kolejowej. No, no, ma być przystosowana pod trochę większą prędkość, pod, pod szybsze te pociągi i to jest ten kierunek właśnie do Lublina i też ten na wschód do, do Siedlec. No, akurat właśnie wiem, bo u mnie na Oczynce Grochowskiej wszystko jest rozkopane i, i, i trwa, trwa ta wielka przebudowa. No i też oczywiście się zastanawiamy, no, dlaczego nikt przy tej okazji nie pomyślał właśnie o tych tunelach, o jakichś przejazdach pod czy nad torami, żeby to wszystko razem wspólnie, wspólnie spiąć z drogami. No ale no cóż, zawsze jakoś ta współpraca miasta, stołecznego Warszawy z PKP kulała i widzę, że niestety wiele się w tej sprawie to nie zmieniło. Z... Mnie to strasznie dziwi, szczególnie, że mieliście wiceburmistrza, który był bardzo dobry w deweloperkę. E, no tak, Teraz nie, chyba ma przerwę, tak? Mieliśmy taką sytuację w dzielnicy, to w ogóle no... Z... Nie jesteśmy tu jedyni, no bo w dzielnicy Włochy to. No Tam się tak. Tam się okazało, że można rzucać pieniędzmi do, do, w samochody, tak, do, w otwarte szyby tak, samochodowe. Tak, tak, tak. A tak. wy mieliście człowieka, który y, nie był formalnie, ale był faktycznie szefem tak, firmy no, deweloperskiej. Tak, tak. Firmował czy, czy prowadził tam taką mały projekt deweloperski w sąsiedniej dzielnicy. No jeszcze zatrudnił w ramach rozliczeń naczelnika Dział architektury, to też m, chyba ma zarzut za to, za to zatrudnienie. Tak, no to w ogóle bardzo ciekawa historia, bo to taki wieloletni działacz e, SLD. E, później, jak już SLD jak gdyby tak przestało istnieć w Warszawie, no to płynnie przyszedł do platformy. Wieloletni radny, wieloletni wiceburmistrz, no i został przez siebie aresztowany chyba z, jakoś tak rok temu. No, ale to. to... Trochę tak pół żartem, pół serio, ale faktycznie, dlaczego nie można by otworzyć Warszawy właśnie od strony wschodniej tym przejęciem, czy, no, nie mówię, że, że za darmo, tak? ale mhm. dogadaniem się w jakiś sposób z koleją. Czy nie można projektować właśnie tych torów kolejowych, żeby one były na, nie na poziomie zero, tak? czyli albo niżej, tak? pod ziemią, albo wyżej żeby można było otworzyć całe te no, dzielnice Warszawy tak? no, bo dzielnica Wawer, dzielnica Rembertów e, są tak podzielone zresztą Wesoła chyba z tego co pamiętam też ma takie problemy z tym mm. z Tak, z tak przejazdami no, naj, najmłodsza dzielnica no, ja myślę, że też w ogóle Warszawa stoi przed jakimś takim dylematem rozszerzenia się no bo były wcześniej już takie pomysły bo kolejną jak gdyby za Wesołą no, to kolejną taką, takim miastem to jest Sulejówek zanim Halinów ja myślę, że to jest kwestia iluś tam kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, kiedy lat ta, tak, Warszawą. Tak, tak. No był, był przecież ten projekt niestety obśmiany, prawda i skompromitowany, ale no, wszyscy wiemy, że wszystkie duże miasta się rozwijają, przyłączają mniejsze miejscowości, w różnych modelach jest to realizowane, ale w Warszawie jak najbardziej coś takiego się należy. No, szczególnie, że, że już powoli te miejsca na no, zabudowę się, się kończą. Warszawa się dusi, ale też wszyscy widzimy ten wielki taki dynamiczny rozwój tych wszystkich miejscowości podwarszawskich. No i tutaj niestety kłania się to, o czym wspomniałeś. No, kwestia dojazdu, prawda, że ludzie nawet chętnie by się gdzieś wymieśli po, pod miasto, ale ale muszą jakoś. Ja już też taką mieć, tezę stawiałem, mieć, że... mieć możliwość szybkiego i bezproblemowego dojazdu do do centrum. Tylko wiesz, ja stawiałem taką tezę, że Generalnie aktyw, tak? Czy, czy, czy urzędniczy, czy miejski, to traktuje ludzi jako obywateli drugiej kategorii, nie tylko z tych podwarszawskich miejscowości, ale nawet z tych ościennych dzielnic, z tych dawnych gmin, tak? Jak Warszawa za poprzedniego ustroju była tą gminą centrum, i pozostałym tym obwarzankiem, no bo przecież te projektowania tych wszystkich, zwężania ulic, tam mówienia o na rowerku do pracy i tak dalej, no to to jest dobre dla, dla urzędnika, który z placu bankowego jedzie sobie na Zbawiks na Sojową Latę i z powrotem tam do, do mieszkania gdzieś wśród Śródmieściu, natomiast jeżeli miałbym ja z Bielan pojechać do, do kolegi na Wawer na rowerze, no to przecież musiałoby mi to zająć cały dzień, tak, w tej z powrotem. Bo to by byłoby spokojnie z 70-80 kilometrów. Tak? No dokładnie, dokładnie tak to wygląda. No, natomiast ci wszyscy urzędnicy, no to oni jakoś sami to tak niespecjalnie na tych rowerach jeżdżą. Nie, no? no tak, ale wiesz, to no mówię to w kontekście takim, że, że, że mówi się o Warszawiakach, o tej komunikacji, o tym wszystkim, jakby tak naprawdę e, o ludziach ze śródmieścia. Tak? Czy mm -hmm, tam mm -hmm. no z tych dzielnic, powiedzmy Mokotów, Żolibosz, no z tych da dawnej gminy centrum. A, a jeszcze jakby dołączyć tą aglomerację no to, to, to przecież tu jest cała, cała ta historia że wstrętni wieśniacy przyjeżdżają samochodami i nam tutaj robią problemy tak i trzeba tak. prowadzić strefę, tak, płatnego strefę płatnego parkowania zamiast pracu, wybudować tak. im parking i park and ride na którym miasto mogłoby, mogłoby zarabiać, jeszcze przy okazji tego solejówka, to ostatnio mi w internecie się wyświetliło, że tam miasto zbudowało parking przy stacji kolejowej, naziemny kilkupoziomowy, za darmo czyli okazuje się, że, że można i wszyscy wiedzą, że no jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem gdzieś, no to zrobi zakupy, obok tego powstania jest sklep, może centrum handlowe. Zamiast na tym zarabiać, zamiast się z tego cieszyć, to u nas rzeczywiście się przedstawia tych ludzi, którzy dojeżdżają do, do Warszawy, nie wiem, do szkoły, do pracy, jako jakiś czarny lud, prawda, i że to jest wielka uciążliwość. No, no to też pokazuje jakiś taki, nie wiem, kuriozy, fundamentalny problem z takim myśleniem prorokowym tych stołecznych urzędników, którzy nie potrafią tego miasta rozwijać, zarabiać na tym, tylko wszędzie widzą problemy i próbują. Rozwiązać zwężaniem ulicy i likwidowaniem parkingów. No wiesz, bo właśnie, no nie każdy chce i nie każdy może jeździć koleją, ale nawet nie wiem, jak jest teraz, ale ostatnią swoją podróż taką koleją w ramach aglomeracji miejskiej, jak pamiętam, no to była jakaś droga przez mękę, tak? czyli najpierw się doszłapać na ten dworzec w śródmieście, później się okazało, że te pociągi jeżdżą raz na godzinę no pojechać pojechałem, ale już nigdy więcej tego nie powtórzyłem nie, no, tak, troszeczkę to znaczy. się pozmieniało, przede wszystkim te pociągi już nie są takie stare, obskurne oczywiście no, no, to... sporo nowoczesnego, tak, ale... nowoczesnego taboru, pojawiło się trochę nowych, nowych stacji, chociażby stacja PKP Stadion, obok której często przechodzę i widzę, że tam cała masa ludzi dojeżdża cię schodzi do tego metra, wsiada w to metro jeździ to jest wspaniała rzecz no i też super sprawa, że przy tym stadionie przeważnie można jeszcze zaparkować bo jest cały ten wielki wysypany żwirki no, tak. jak chyba, miałby... Ta jest, ta hala sportowa, chyba że tak? jest impreza na stadionie, no to wtedy miasto zamyka ten teren i dzieją się Dantejskie sceny. No ale właśnie to pokazuje, że, że no brakuje te, tego połączenia, no, tych parkingów and Ride", spokojnych, gdzie można podjechać przy metrze, prawda, zaparkować te samochody. No dużo się o tym mówi, szczególnie przy okazji kampanii wyborczej. No ale jak przychodzi co do czego, to z wielkim bólem powstał parking podziemny pod placem powstańców, który przy okazji wyciął wiele tam istniejących miejsc parkingowych naziemnych. No tak, no, wiesz, jest wielka hala, tak, która miała być parkingiem podziemnym pod placem Wilsona, i chyba już 12 lat, jak każdy mówi, że w końcu zrobi tam ten parking, a dalej go nie ma. Ale no, oprócz parkingów to. daję pytanie, jak powinno, dlaczego w Polsce, czy szerzej w Polsce, ale w Warszawie, bo w Warszawie ten sport jest. Jest dramatycznie słaby, jeżeli chodzi no, na przykład o piłkę nożną, tak, infrastrukturę sportową. No to to jest, jest taki dramat. Dlaczego jest taki problem z tym? Przecież tak naprawdę mnóstwo dzieci na etapie, wiesz, jakichś tam, nie wiem, 5-6 lat e, zaczyna ćwiczyć tą piłkę, a później odpada, no bo te kluby i klubiki, które działają na poziomie nie 7-8-9-10 latków, już dalej nie dają rady, z tego względu, że nie ma boisk. Nie? Do tej pory na Ursynowie nie było pełnowymiarowego boiska. U Ciebie jest co? Drukarz, tak? Drukarz, tak. tak. To jest taki bardzo, bardzo fajny klub z tradycjami. Rzeczywiście bardzo wiele Właśnie, Właśnie. No, przedwojenny trenuje. klub, który jest w super miejscu nie? na terenie Parku Skaryszewskiego. Ale yy, oni mają jedno boisko pełnowymiarowe. No i to treningowe tak zwane Wembley na błonie. No to Wembley tak, to już nie trzyma żadnych wymiarów i chyba jeszcze jest jakiś Orlik. No przecież dla, mhm. e, dla klubu sportowego i z tego co wiem, to nie tylko drukarz tam prowadzi treningi. To jest śmiesznie mało, tak? Za, za kilkadziesiąt milionów przeprowadzono remont hutnika. No, temat, który, który mnie zawsze interesował, jako że jestem z Bielan, i tam powstało całe, no fajny stadion, ok, wszystko to ładnie wygląda, ale do tego boiska jeszcze dołożono dwa treningowe tylko. No to. No, zawsze politycy lubią się ogrzać przy okazji kampanii wyborczej. No, mamy taki rytualny obiekt sportowy, który prawda, zawsze się pojawia, czyli skrę. Teraz też w tej kampanii. No tak, no teraz nam trwa remont, nie? Ale wiesz, no... No, Ma trwać, bo jeszcze się nie zaczął. No, nie, nie, nie chcę ale, tam... ale mamy przecież całą masę, no niestety, takich anty przykładów, chociażby klub Sarmata na woli, no, zabudowany deweloperką. Tak. E, no, i, i, I wiele takich ludzi. który mniejszych teraz klub. gdzieś się tuła, wiesz, po jakimś. Tak, tak. No, nie, że, oczywiście kluczowa jest ta infrastruktura. No, na to, na to muszą, być, muszą być środki. bo też wielu moich znajomych właśnie ma, ma, ma dzieci w, w tym wieku, które, które trenują różnego rodzaju sporty. Mam wrażenie, że jakoś ta piłka nożna trochę nie może się przebić. No ja zachęcam do, też przede wszystkim do innych dyscyplin. No bo chociażby spójrzmy, ile mamy w Warszawie basenów, prawda? Że rzeczywiście w każdej dzielnicy, nawet często pod wasą i, i rzeczywiście są te bezpłatne zajęcia, są te, te dla dzieci. Czy, czy, czy bezpłatne, czy, czy bardzo tanie wejście na basen. No i to jest, to jest myślę, że jakoś bardzo fajne, no ale, ale kluczem, kluczem jest ta, ta infrastruktura. No, niestety, w takich nowych miejscach, no chociażby jak miast, Miasteczko Wilanów, no tam, tam tej infrastruktury sportowej praktycznie nie ma, nie ma żadnej. Tak. A ta stara no już się technologicznie zastarzała. No. Kolejnym obok skry takim przykładem, no to jest Tor Stegny, przecież tor wiarski, który też już wiele razy było obiecywane jego zadaszenie. Tam też są duże tereny, mam wrażenie, niewykorzystywane. Nie wiem czy to, ale to w tamten Tor w ogóle już chyba nie funkcjonuje, tak? Czy czy nie wiem. Ja tam, szczerze mówiąc, to jak chcę pojeździć, to idę sobie na Torwar. Torwar polecam. A to też jest osobna historia, ile jest lodowisk. Tak, Bo to yy, tak wszyscy tak, mówią, tak. tylko torwar i coś na urszu yy, Tak, no to, to też nasze sukcesy w hokeju na lodzie <głos》> pokazują, jaką mamy infrastrukturę. A warto tutaj dodać, że nas sąsiedni kraj, Białoruś, lodowisko w każdej małej miejscowości. Znaczy, nie, no wiesz, to, to jest może i niszowe, ale faktycznie ja pamiętam za dzieciakiem, żeśmy na Bielanach jeździli na Podleśną. Było lodowisko, co prawda odkryte, ale w zimę zawsze funkcjonowało. Mhm. A teraz to do głowy przychodzi mi tylko torwar i jakaś hala na Ursynowie z lodowiskiem. Tak, tak no. Co wiem. To też pokazuje, no bo wiem, że, że, że akurat mam właśnie znajomego, którego syn trenuje hokej. No jest jest, tym, jest tym bardzo duży problem. E, także no, nie wiem, miasto, miasto tak dużo, dużo o tym wszystkim mówi, ale tutaj jakoś tych środków na tą infrastrukturę i też na, na, takie, na taką bieżącą działalność klubów, no wiem, że zawsze brakuje i z tym jest taki jakiś fundamentalny problem. Znaczy to jeszcze jest osobna historia, to też warto byłoby poruszyć. Że z jednej strony miasto przyznaje dotacje na szkolenie młodzieży, a z drugiej w większości kasuje za godzinę wykorzystania swoich boisk, tak? których jest właścicielem, to znaczy teoretycznie nazywa się to tam ośrodek Polonia, ośrodek Hutnik, ośrodek tam, nie chcę skłamać teraz, bo część jest pod. Aktywną Warszawę. O po, ośrodki sportu i reklamy. Dzielnicowe mhm. ośrodki, tak, drukarz jest chyba tak, pod dzielnicę. Chyba teraz to już tak. E, no, no, ale na przykład jest takie kuriozum, że z jednej strony Park Trauguta i Polonia jest pod aktywną Warszawę, a po drugiej stronie Warszawia już jest pod dzielnicę śródmieście. Nie? Notabene, nie wiem, klasy piłkarskie są w jednej szkole na Konwiktorskiej, tam w liceum, no ale to mniejsza, mniejsza o większość. I z jednej strony dostaje klub dotacje na szkolenie młodzieży, z drugiej strony za każdą godzinę wynajętą na Hutniku, czy na Polonii, czy gdziekolwiek indziej, są, te, znaczy to ta aktywna Warszawa pobiera, tak, jakąś tam stawkę ryczałtową. No i to jest takie przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Właśnie po co to, tak? Niełatwiej udostępnić te, tą infrastrukturę za darmo. Ja wiem, że wtedy no, nie byłoby tylu księgowych, potrzebnych tylu urzędników, którzy nad tym wszystkim działają, ale no, to jest takie właśnie opowiadanie, że z jednej strony miasto łoży, z drugiej tak naprawdę zabiera. No, więc... Nie, no ja bo ja, ja mam, mam wielu znajomych, którzy prowadzą kluby sportowe i to jest dla nich to gehenna, Rzeczywiście pisanie tych wniosków, użeranie się, e, nie, jest to, nie jest to przyjemne. Nie, no, z... Całkowicie się zgadzam no, też wiem że, bo rozmawiałem z ludźmi za granicą i jakie oni mają opłaty za korzystanie z infrastruktury sportowej w dużo bogatszych krajach są dużo niższe niż w Warszawie. A nawet w innych miastach. Nawet jest, no, to, tak, czy nawet w innych miastach. Żeby nie mówić o daleko, o Łódź, która zawsze wydawała się takim wiesz, biednym, zdewastowanym miastem w porównaniu do, do wielkiej Warszawy, tak? To przecież tam miasto oprócz tego, że wybudowało stadiony i widzewowi i UKS-owi, ale o tym to mniejsza o większość, bo to są zawodowe drużyny piłkarskie, no to przecież UKS prawie, że w centrum miasta ma cały ośrodek szkoleniowy wybudowany, tak, tam są co najmniej trzy boiska no, miasto aktywnie uczestniczyło, tak buduje tą infrastrukturę, nie tylko na poziomie takiego sportu zawodowego co, co może być jakoś tam dyskusyjne czy powinno, czy nie powinno, chociaż praktyka jest taka, że w Polsce się samorządy budują, no ale to, to nie o to chodzi, ale tą infrastrukturę taką mniejszą, tak, dla klubów, gdzie, no treningową, gdzie głównie korzystają z tego właśnie dzieci, młodzi zawodnicy, no to nie tylko się buduje, ale też udostępnia za darmo, tak, u nas jest to z jakiegoś powodu płaci się za każdą godzinę, już nie mówię o tym sporze okęcia, tak, słynnym sporze Okęcia z miastem, tak. Tak, który chyba poza, właściwie jest jedynym klubem, który jest właścicielem tych gruntów. No dlatego jest fakon konflikt. Tak, dlatego trwa konflikt, bo, bo Legia jest długoletnim dzierżawcą, a cała reszta jest właśnie w gestii albo sirów albo tych... Ale z drugiej strony miasto się czasami porywa na jakąś infrastrukturę, jest taki przykład, no taki antyprzykład, to jest... Powstanie tuż przy Moście Łazienkowskim takiej wielkiej, wielkich terenów dla klubów tych wodniackich, dla, dla, i dla żeglarzy, dla wioślarzy. No i tam przez <grych> kilku lat stało to puste. Teraz chyba był jakiś kolejny przetarg. Wiem, bo akurat mam znajomego w tej branży motorowodnej. no i że tam naprawdę cały czas są, są z tym miastem, to jest jedna wielka udręka, załatwianie jakichś spraw, ale oczywiście są kluby, które no jakoś sobie potrafią te ścieżki doskonale wydreptać, czy właśnie do Zarządu Zieleni, czy do, czy do, do Aktywnej Warszawy i wtedy, wtedy im się żyje, żyje dużo, dużo lepiej, no ale tutaj powinna być jakaś właśnie tak jak wspomniałeś, no Nacisk na to szkolenie młodzieży. Wiem, że wiem, że to cały czas kuleje prawda? I, i, i z tym są problemy, ale, ale tak jak wspominałem, no, samo prowadzenie klubu sportowego w Warszawie to też nie jest łatwy kawałek. Nie, no nie jest, ale wiesz, to samo to, co właściwie teraz, co powiedzieliśmy, tak? czyli że ktoś jest właścicielem, ktoś ma długoletnią dzierżawę ktoś jest pod aktywną Warszawą, a ktoś jest pod dzielnicą, no przecież samo to, to jest jakaś kompletna kuriozą, tak, patologia, tak, tak. tak że w zależności to tak jak wiesz, na hali mirowskiej, tak, gdzie właściwie każda alejka ma swojego zarządcę i część ma WSS Społem, część z dzielnica, część ktoś inny, no przecież takich patologii w mieście jest mnóstwo i przez te wszystkie lata nikt nad tym nie panuje, a na pewno to usprawniłoby, tak, tak no, taką, Nikt na tym nie panuje, przedmiot. ale wielu na tym całkiem nieźle zarabia. Nie, no to jak gdyby wiadomo, tak. Że... <laughs> no ale dobra, nie tylko sport, nie tylko, nie tylko transport, nie tylko wiesz takie rzeczy, ale czy w Warszawie w ogóle potrzeba jest tylu radnych? No, to przypomnij przypomnijmy, to jest chyba około 460, a to wynika z ustawy warszawskiej, z tego z ustroju i z podziału. Czy ja wiem, no, mamy 18 dzielnic, teoretycznie wystarczyłby jeden na dzielnicę, tak jak jest w niektórych. No ja nie mówię, że w niektórych tak miastach, tylko że, Ameryce, tylko, że tak? mamy dzielnicę, tak jak Mokotów, ponad 200, no nie, chyba teraz się zmniejszyło, około 200 tysięcy, no i mamy takie dzielnice, które mają około 20 tysięcy. Nie wiem, czy to jest najważniejszy problem. No, dużo ważniejszym, moim zdaniem, jest ten podział, czyli to, że dzielnice nie mają takiej swobody. Praktycznie cały czas są no zależne właśnie... od, od miasta, przede wszystkim w sferze, w sferze budżetowej. Myślę, że tutaj danie większej swobody dzielnicom byłoby dużo ważniejsze od zmieniania tej, od nie, no tak, tej, tej jest, liczby mamy, radnych. Mamy radnych, nie mamy, mamy tak, wybory do Rady Miasta e, i mamy radnych. Mamy prezydenta, który jest wybierany bezpośrednio. Tak, ma najmocniejszy Jednoc mandat demokratyczny. Czy? Tak, jednocześnie, no i ma swoją radę, a jednocześnie mamy radnych dzielnicowych, którzy mm. wybierają burmistrza. Mm -hmm. Żeby było weselej, tak naprawdę, jeżeli prezydentowi się nie spodoba ten wybór, to może w każdej chwili nie przydzielić mu pełnomocnictw i powołać pełnomocnika na danej dzielnicy. Tak, tak było na Bomowie z tego no czasu, tak, tak, tak. że jest jakiś dualizm władzy, więc właściwie. No, Pytanie jest, po co to wszystko, tak? jeżeli dzielnice tak naprawdę robią to, co miasto im zleci, tak? nie mają własnej inicjatywy, bo ja pamiętam to przejście, kiedy była gmina Bielany, a kiedy stała się dzielnicą, i no, mnóstwo takich nieoczywistych rzeczy w ogóle wtedy odpadło. Chociażby to, że nie można było wynająć sali do gry w piłkę, tak? bo w momencie, kiedy to było wszystko pod, pod gminą Bielany, no to było 10 to tam 15 szkół. I pieniądze, które szkoła zarabiała na wynajmie tej sali gimnastycznej, były przypisane, no bo tak było ustalone do władze gminy wtedy tak ustaliły, że były przypisane do tej szkoły i szły na remont później tej sali. W momencie, kiedy to przejęło wszystko miasto, no to okazało się, że te pieniądze trafiają do miasta, a tych szkół jest nie wiem 350 i nikt z tego nie skorzysta z tych pieniędzy, tak? No więc automatycznie przestało się opłacać wynajmować salę, tak? Ale to tylko jeden z miliona, jakichś takich drobnych przykładów. I teraz, co tak naprawdę może ta dzielnica? No, może wnioskować do Rady Miasta, tak? Opiniować. Jakie są tak naprawdę. Te no, to może dzielnica, i też e, może bym dwa słowa wspomniał o tym, co mogą radni, bo to jest też chyba e, interesujące. No, dzielnica ma jakiś budżet, oczywiście w 100% jest to miasto od miasta. Tak, tak. E, no, ma jakieś swoje programy inwestycyjne, część ulic do niej należy. E, też warto wiedzieć, jaki jest największy procent wydatków w ogóle samorządu, też w przypadku Warszawy, jeżeli chodzi o dzielnicę. No, to jest oczywiście oświata i to jest około 50-60% całego budżetu idzie na oświatę, To jest bardzo duży bardzo duży odsetek więc no, myślę, że to rzeczywiście to, to, to danie większej swobody dzielnicom to, to chyba byłoby najlepszym, najlepszym rozwiązaniem, no i tak jak wspomniałeś te, te przykłady rzeczywiście z kilku dzielnic, gdzie nie rządziła ta główna opcja, która rządzi w naszym mieście i, i spotykała się z jakiegoś rodzaju mniejszą czy większą obstrukcją no, pokazuje, że tutaj jakiś, jakiś problem istnieje, no a to chyba na tym powinno polegać, że to jednak mieszkańcy wybierają tego, tych swoich przedstawicieli radnych, którzy, którzy następnie wybierają burmistrza, skoro już mamy te takie wybory pośrednie. No, no, wspomniałeś o oświacie i mhm. o tym, jak dużo pieniędzy idzie na oświatę w Warszawie. I to jest jeszcze bardziej przerażające, jeżeli sobie uświadomimy, jak bardzo jest to nieskuteczne. To znaczy... Ja z racji no, tego, że moje dziecko trenuje piłkę nożną, e, mam taki przywilej, albo, albo no, może no, nazwijmy to przywilej, że zwiedziłem praktycznie wszystkie okoliczne e, miejscowości. Tak? Bo to przez te ładnych parę lat byłem w wielu, wielu naprawdę wsiach, miasteczkach, miastach powiatowych i... Wystarczy wyjechać 3-5 kilometrów za Warszawę i zobaczymy piękne kompleksy, nowoczesne szkoły, które są połączone z boiskami, z infrastrukturą, z bibliotekami, z domami kultury, z halami sportowymi, nawet z basenami. Tak? To właśnie możesz mnie zap. Powiedzieć, jaki kierunek, a ja ci podam, w jakiej miejscowości naprawdę warto pojechać, żeby zobaczyć, jak to się robi. A z drugiej strony Warszawa, która posiada tych szkół, właśnie nie wiem, ile podstawowych to 350, 400, kilkaset na pewno przeznacza połowę środków, jak ty mówisz, na oświatę i to nie działa, tak? Te szkoły są, no są takie, jakie są, tak? Tam gdzie potrzeba tych szkół to ich nie ma, tam gdzie są starsze dzielnice to te szkoły są nieremontowane albo, albo były remontowane już dawno, nie ma dobrego wyposażenia sal, pracowni, nie ma boisk właśnie, są jeszcze w tysiąc latkach stare te hale. Które były budowane za komuny, tak? gdzie generalnie można się pozabijać, bo wystają kaloryfery i te drabinki, które doskonale nie wiem. Ja pamiętam przynajmniej ze swojego bycia w szkole. I co z tym zrobić właśnie? Może to dzielnice powinny... z kolei w zarządzać? tych nowych, e, dynamicznie rozwijających się dzielnicach jak Białłęka e, czy Wawel, że no tak, się no, tych, tych, tych szkół na, brakuje. Na tak, na, 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 zmiany, tak, na tak. Tak. Wiem, wiem, bo nawet u mnie są takie, e, są takie problemy. No, ja pamiętam taką akcję, toż no już było chyba 12 czy 13 lat temu pani Hanna Gronkiewicz-Walc prowadziła taką wielką akcję zamykania i likwidacji szkół w Warszawie. No było, tak. E, m, pamiętam, że no w mojej okolicy dwie zamknięte Dwie szkoły, ale pamiętam na Radzie Miasta, żeśmy z rodzicami z innych dzielnic właśnie protestowali, walczyliśmy chyba do drugiej w nocy przeciwko tej likwidacji. No nie udało się, zlikwidowano. No i u mnie teraz. Wiele się zmieniło, powstały nowe osiedla, no i oczywiście okazało się, że tych, tych miejsc i tych szkół brakuje. No. W innych oczywiście nie ma e, tej likwidacji. Burmistrz rozkłada ręce, chociaż wtedy podpisywał się pod likwidacją. Teraz trzeba te szkoły remontować, budować, po, poszerzać, dobudowywać nowe, remontować też tę te salę, te, 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 tą starą infrastrukturę sportową, która rzeczywiście się no, w wielu przypadkach kompletnie zestarzała. No. E, a środków, no. Trochę jest, ale zawsze ich jest za mało. No ale to właśnie może to centralne planowanie tak, je, jest problemem. Może więcej Nie, no, władzy w z, dzielnicach? Zdecydowanie my. my może no, burmistrzowie lat... też powinni być wybierani w wyborach bezpośrednich? Jest taki, jest taki projekt, jest to jakiś pomysł, może ciekawy. Ale rzeczywiście myślę, że ta, ta większa swoboda, większa, więcej autonomii dla dzielnic to na pewno usprawniłoby trochę to zarządzanie w naszym mieście. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. E, I zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego dostępna na kapitalbuk.pl